Ola i Marcin Sawiccy witają w podcaście EduOne. Pragniemy dzielić się z Wami naszym doświadczeniem związanym z szeroko rozumianą edukacją. Mamy nadzieję, że w każdym odcinku znajdziesz chociaż jedną inspirującą myśl. Dziś zapraszamy Was na rozmowę o tym, co to są baranki i jak powstały. Olo, chciałbym, jako że jesteś osobą, która w dużej mierze stworzyła tą ideę, tą myśl razem z ojcem Przemkiem. Czy mogłabyś podzielić się ze mną taką twoją refleksją, dlaczego baranki? Dlaczego baranki? Dlaczego ten pomysł stał ci się tak bliski i tobie, i wielu osobom? Rzeczywiście, gdy zaczynaliśmy już ładnych parę lat temu wraz z ojcem Przemysławem Ciesielskim, dominikaninem, przygotowywać dzieci z edukacji domowej do pierwszej komunii świętej, jeszcze chyba nie mieliśmy takiej w ogóle świadomości, że to może się tak rozrosnąć i że stanie się w dużej mierze dla mnie ogromną częścią życia. Dlaczego baranki? Jest to coś, co porywa całą rodzinę. I chyba to jest ta istota, dlaczego ma to taką moc. A zanim cię zapytam, czy tkwi moc tych baranków, mogłabyś, bo tak zaczęliśmy rozmawiać o tych barankach, ale ktoś słuchając nas może w ogóle nie wiedzieć, o czym mówimy. Czy mówimy o jakimś tajemniczym wypasie z ojcem dominikaninem, czy o czymś innym. Na czym polega ten zamysł barankowy? Zamysł polega na tym, że wychodzimy z założenia, że najlepszym miejscem na przekazanie wiary dzieciom jest rodzina. A my jako rodzice jesteśmy najwłaściwszymi osobami, które mogą to zrobić. I żaden ksiądz, katecheta, siostra zakonna nie jest tą osobą na pierwszym miejscu, która powinna zająć się przekazaniem wiary naszym dzieciom. I cały zamysł jest bardzo prosty. My z ojcem jedynie towarzyszymy rodzinom, towarzyszymy małżeństwom i pomagamy, wspieramy je w prowadzeniu ich dzieci. Oni sami biorą to w swoje ręce. To jest bardzo trudne. A dlaczego jest trudne? To jest bardzo trudne, bo bardzo, myślę, wielu z nas ma takie poczucie, że my się do tego nie nadajemy, że nie mamy wykształcenia odpowiedniego, że może nie do końca nasza wiara jest na odpowiednim poziomie. Często jest tak, że są wśród nas rodziny, gdzie na przykład jedna osoba, mama albo tata, jest niewierząca. Więc to jest naprawdę wyzwanie potężne, również takie wyzwanie organizacyjno-techniczne, bo my prowadzimy od zawsze nasze grupy na takiej zasadzie, że 4 albo 5 razy w roku przyjeżdżają i przez 3 dni razem jesteśmy i to trwa w takim razie około 2 tygodni. To jest wielkie wyzwanie dla rodziców, którzy decydują się na przykład poświęcić swój urlop, żeby tyle czasu poświęcić na te przyjazdy. Tak, ale mówisz o takiej jednej z wersji, bo dla osób, które się już teraz gromadzą w barankach, to nie zawsze jest związane z tym, że muszą się 4-3 razy w roku czy 5 razy w roku spotykać na tak długi czas. Zaczynaliśmy tak i nasza grupa do tej pory, z racji tego, że jest przeznaczona głównie dla rodzin z edukacji domowej, działa na tej zasadzie, takiej zasadzie wyjazdowej, ale ponieważ 2 lata temu my się tak śmiejemy, że wypuściliśmy baranki, zaprosiliśmy rodziny, które do tej pory z nami przechodziły takie wspólne przygotowania. Zaprosiliśmy do tego, aby wzięły to w swoje ręce, znalazły księży, znalazły parafię i tworzyły nowe takie grupy. I to działa już w tej chwili w ponad 20 parafiach. Obejmuje przeszło 200 rodzin w tym roku. I rzeczywiście w momencie, gdy to jest blisko parafii i ludzie mieszkają w niedalekiej odległości od siebie, już nie ma sensu, żeby cały czas ze sobą musieli wyjeżdżać i podejmować ten urlop. I działa to w praktyce tak, że spotkania są raz w miesiącu, weekendowo, w sobotę albo w niedzielę, ale bardzo mocno trzymamy się tego, żeby przynajmniej jeden wyjazd na początku roku był, przynajmniej jedno spotkanie na początku roku było wyjazdowe, żeby zawiązała się wspólnota. To jest nasze jedno z założeń podstawowych. I tak, bo przerwałem ci trochę mówienie o tej mocy. W czym tkwi według ciebie, jakbyś mogła tak powiedzieć,
dwie, trzy rzeczy, góra, które są siłą, mocą tego sposobu przygotowywania się do pierwszej komunii. Mocą jest rodzina. Rodzina, która składa się przede wszystkim z rodziców i rodzice, którzy przyjeżdżają ze swoimi dziećmi, całą rodziną. Przyjeżdżają rodziny z młodszymi, ze starszymi, starsi są włączani w to, żeby również wspierać i w przygotowaniach tego swojego brata lub siostrę. Moc tkwi również w tym, że cały zamysł polega na tym, że wykorzystujemy potencjał tych rodzin. Mamy kilka takich podstawowych punktów, one również dotyczą programu, ale wszystko poza tym działa na tej zasadzie, że każdy coś wnosi. Czyli jakbym tak zreasumował, dobra? Żeby tak było, czyli najmocniejsza strona to to, że to się dzieje w rodzinie, a druga rzecz to, że każdy może jakby wnieść do tych przygotowań to, co ze sobą niesie, swoimi talentami, możliwościami, nie wiem, kontaktami czy umiejętnościami technicznymi tak. zrobienia czegoś. Tak. To są w jakiejś mierze to muszą być te najmocniejsze punkty, prawda? A co do formy mówiłaś już trochę, a czy to treści mogłabyś jeszcze powiedzieć tych przygotowań? Czy to jest taki typowy program tego, co w drugiej, trzeciej klasie na katechezie powinno być? Czy tam ma on swój charakter? Opieramy się na roku liturgicznym. Jest to po prostu to wszystko, co dzieje się w Kościele w czasie, gdy my żyjemy na co dzień. Jest to bardzo proste. Odnosimy się cały czas do wydarzeń, które przeżywa Kościół powszechny w danym czasie. Więc każde spotkanie jest w łączności z tym, co się teraz dzieje na co dzień w Kościele, a nie z jakimś punktem czy rozdziałem, który należy teraz przerobić. I to jest też strasznie fajne, bo to jest bardzo blisko życia. Jeszcze też taką bardzo mocną rzeczą, bardzo mocnym punktem jest nasze takie założenie, że przyjmujemy w przygotowaniu do spowiedzi, bo zawsze to podkreślamy, to są przygotowania do pierwszej komunii, ale również do pierwszej spowiedzi, w ogóle do spowiedzi. I tutaj mieliśmy bardzo dużo przemyśleń, w jaki sposób te małe dzieci przygotować do spowiedzi tak, aby one przeżywały tę spowiedź bardzo... Tak, żeby to było coś dla nich bardzo bliskiego, bardzo głębokiego, ale też żeby to było bardzo dobre doświadczenie, bo spotykają się z Jezusem miłosiernym, tak? Więc i odnieśliśmy się do świętego Tomasza z Akwinu i do jego perspektywy dobra. Przygotowanie do spowiedzi i rachunek sumienia polega na tym, że najpierw wspólnie z rodzicami dzieci wynajdują i rodzice im w tym pomagają, jak najwięcej dobra, jak najwięcej talentów, jak najwięcej tych darów, które są złożone w nich, a następnie potem ten rachunek sumienia polega na tym, że zastanawiają się, co ja z tym dobrem robię, czy ja to dobro rozwijam, czy przypadkiem go nie zakopuję i go nie niszczę. To w ogóle jest zmiana perspektywy patrzenia. Patrzenie na sakrament pojednania w perspektywie dobra. A mówimy to o zaletach, o mocy, o sile, a czy jest coś takiego, czy mogłabyś powiedzieć, że jest trudne w tym przedsięwzięciu, w tym zamyśle barankowym? Ja myślę, że to, o czym mówią rodziny, bardzo często mówią, że to jest czas, w którym oni, jako małżeństwa, teraz odniosę bardziej do małżeństw, muszą bardzo, bardzo dużo z siebie dać i bardzo często mówią, że to był czas tak naprawdę ich zmiany siebie. Nie, dzieci były jakby w pewnym sensie pretekstem, a musieli bardzo dużo zrobić z sobą, aby móc towarzyszyć dzieciom. I to nie jest łatwe. Ja chciałam tu uzupełnić, może ja rozmawiam z tobą, głównie zadaję ci pytania, ale z moich obserwacji i doświadczeń dla mnie jest bardzo takie ciekawe, inspirujące, kiedy widziałem sam w sobie trudności. Widzę, ile trudu ma dla rodziców ten element pojednania w momencie, kiedy mamy o sobie powiedzieć, co dostałem. Mm-hmm. Ta linia darów dla mnie to jest jeden z bardziej kluczowych momentów, nie dla dzieci, tylko dla dorosłych, bo nam dorosłym łatwo powiedzieć, ha, tam moje dziecko tam jest sprawne, nie choruje, ładnie pisze, szybko biega. Ale w momencie dobrze, ale to jest linia darów naszej rodziny. I kiedy rodzice zaczynają mieć za zadanie powiedzenia o swoim, to co otrzymali, to tu jest niesamowita rzecz, ale mnóstwo, ja, rodzice zadają pytanie, ja?
Nie, to w zasadzie jakby nie ma czasu, nie ma miejsca na to. I to jest taka jakby z jednej strony taka trochę schiza, trochę taka, taki trochę, no, taki brak, taka trochę fałszywa pokora, z drugiej strony brak umiejętności i nawyku do tego, żebyśmy dostrzegli w sobie jakiekolwiek dary i zalety. To jest coś niezwykłego. Tak. To jest, moim zdaniem, to jest jeden z takich trudniejszych momentów i jeden z bardziej istotniejszych tych przygotowań. Przez którymi łatwo uciec. My zwykle tak robimy, że rozwijamy taką długą taśmę. Ja to zawsze bardzo lubię wykorzystać tapetę. Długą taśmę, przy której każda rodzina siada, ma swój odcinek na tej taśmie. I znalezienie darów w swoich dzieciach jeszcze nie jest tą trudnością, ale potem zapraszamy ich wieczorem, gdy już dzieci śpią, czy też w takim czasie, kiedy my specjalnie zajmujemy dzieci, aby oni sobie nawzajem powiedzieli, abyśmy my sobie nawzajem w małżeństwie powiedzieli, co widzimy dobrego, co ja widzę dobrego w tobie, co ty widzisz dobrego we mnie. I dla wielu ludzi jest to, dla wielu osób jest to ogromnym takim szokiem i też bardzo głębokim przeżyciem, bo my nie jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni do tego, żeby sobie mówić, co widzimy dobrego. Także to jest z jednej strony duża trudność. Dużą trudnością, przyznam szczerze również, jest rodzina. Dlatego, że te przygotowania do pierwszej komunii i później sama uroczystość komunijna jest przeprowadzana w bardzo dużej prostocie i my przygotowujemy nasze rodziny, dziadków, ciocie, wszystkich krewnych, że będzie to dzień komunijny, w którym bardzo prosimy o to, aby dzieci nie otrzymywały prezentów. Tego dnia jedynym prezentem jest Pan Jezus, tak? Jest 364 dni w roku, w którym możemy dawać dzieciom prezenty, ale nie tego dnia. To jest bardzo trudne dla rodzin. To jest tak trudne, że wiele rodzin naprawdę ma z tym problem, żeby o tym powiedzieć. Brak zdjęć. Drugim takim elementem dla wielu też jest nie do przyjęcia jest to, że umawiamy się na samym początku, że podczas uroczystości komunii w kościele nie używamy żadnego aparatu, nie ma ani jednego zdjęcia. Później możemy się fotografować ile chcemy. Tutaj nie ma, tu jest bardzo prosty, ta cała celebra, rodzice za ręce prowadzą swoje dziecko i wszystko się i dzieje. To rodzice przeprowadzają dziecko do pierwszej komunii. Dzieci są w bardzo prostych, białych albach. Każdy sobie szyje, czy gdzieś zamawia jak najprostszą albę, jaką chcą. Nie wszyscy razem takie same. Każdy taką, jaką gdzie będzie mógł załatwić. I ta prostota tego przygotowania jest czasami, i tego przygotowania i później przeprowadzenia tej uroczystości jest czasami trudem. Dlatego my też często zachęcamy rodziny, zawsze zachęcamy, żeby już dużo wcześniej rozmawiali o tym z rodziną szerszą, żeby na przykład wykonujemy takie różne pomysły ciągle przychodzą do głowy, na przykład, żeby dzieci napisały list do swoich chrzestnych czy do dziadków, że to jest taki rok dla nich szczególny, żeby już włączać również tą dalszą rodzinę, żeby potem oni byli częścią tego wielkiego wydarzenia. Tak. To jest niezwykłe, gdy patrzy się na przygotowania do pierwszej komunii rodzin, które przyjeżdżają, widzi się, jak dużo czasu przeznaczają te rodziny na ważne rozmowy, a jak niewiele na to, co najmniej istotne właśnie na stroje, na sznurki, na alby, na fotografa, to w ogóle nie istnieje, prawda? Oczywiście to jest tak, że jeżeli dla kogoś to ma zaistnieć, to musi wybrać inną formułę pierwszej komunii. A jeśli chodzi o same spotkania, to jak my przeżywamy te spotkania, te zjazdy, czy też te pojedyncze dni, my skupiamy się głównie na tym, że pracujemy cały czas całymi rodzinami. Nie ma czegoś takiego, że teraz ja się zajmę dziećmi, a ojciec przejmuje, załóżmy, rodziców. My oddzielamy dzieci od rodziców tylko wtedy, gdy chcemy spędzić czas z samymi rodzicami. Tutaj rodzice są kluczem. My na przykład fizycznie organizujemy to tutaj u nas w górach w taki sposób, że dzieci na 3 godziny zabieramy do szkoły, wywozimy do szkoły, po prostu mają pracę własną, wiemy, że są bardzo dobrze zajęte, a my przez całe popołudnie rozmawiamy i pracujemy z rodzicami. To są najważniejsze, kluczowe chwile. A czy byś jeszcze, Olu, powiedzieć, gdzie to się odbywa? Gdzie są te grupy w ogóle? W tej chwili już w wielu miejscach w Polsce to jest około w kilkunastu parafiach
Zawsze jest to przy jakiejś parafii, zawsze musi być kapłan, nie może to się odbywać tak po prostu gdzieś w domu. Zawsze kapłan, który, proboszcz, który bierze pieczę nad tym i to po prostu przyjmuje jako sposób przeprowadzenia, przygotowania dzieci do komunii w swojej parafii. Także na naszej stronie szkolnej, stronie szkolnej szkołamontessori.com.pl w zakładce Baranki, ale również to jest osobna strona Baranki, można sobie wstukać. Tam jest spis wszystkich tych miejsc, gdzie się to w tym roku odbywa, ponieważ pączkuje to niesamowicie. W tym roku przygotowujemy kolejne rodziny, które przejmą prowadzenie w przyszłym roku, więc będziemy początkiem września zapraszać kolejne rodziny, będzie się można zapisać i wziąć udział w takim przygotowaniu w kolejnym roku. Ale rzeczywiście zawsze jest to bardzo blisko kościoła. To musi być to w parafii, musi to być związane z... Też jest niezwykłe też to, że rodzice, jakby ten sposób w cudzysłowie rekrutowania się, to nie jest tak, że rodzicom organizuje parafia dla wszystkich rodziców parafii, szkoła dla wszystkich rodziców szkolnych, że to jest efektem poszukiwań rodziców innego sposobu na przygotowanie do pierwszej komunii i łączenie się tych rodziców właśnie w takich nietypowych, niezrytualizowanych już grupach czy społecznościach, tworzyć trochę na ten czas takie nowe wspólnoty, przez co jest szansa powstania trochę takiej nowej jakości. My czasami nawet odradzamy, prawda, jakieś zgłaszanie szkoła, czy albo wszyscy w parafii będą tak. Tam jest bardzo chyba istotny ten element chęci rodziców, pragnienie, żeby to odbyło się w taki sposób. Absolutnie tak. I to jest w ogóle kluczem do tego, żeby to się powiodło. Mamy to doświadczenie już od kilku lat i czujemy, że rodzina, cała rodzina musi chcieć, musi się na to zdecydować i ten trud, ten wysiłek podjąć. Ale mamy takie poczucie, że ten... Ta istota, że to jest przygotowanie w rodzinie, ja często podkreślam i we wspólnocie rodzin, że to jest ta moc, że my się niesiemy wszyscy razem. Tak. Czy Ola, czy w związku z tymi przygotowaniami, to już trwają chyba 3, czy 4, czy 5, czy więcej 6. lat, zaraz wrócimy do historii na trochę na zakończenie, czy możesz nam powiedzieć, podzielić jakimiś takimi niezwykłymi historiami, które wydarzały się, jeżeli to jest możliwe do powiedzenia, w czasie tych przygotowań? Zawsze stoi mi przed oczami jeden z dziadków, dziadek, który przyjeżdżał aż z Sopotu, tutaj do nas w góry. I dziadek, dwójki dzieci, oni przyjeżdżali rok po roku, przygotowywali się do komunii u nas. I to był taki dziadek, którego wszyscy właściwie chyba mówiliśmy do niego dziadku. To było coś pięknego, bo wykorzystujemy w czasie tych przygotowań różne formy. Na przykład jedną z takich moich ulubionych form i jednym z ulubionych moich zjazdów jest spędzenie całego prawie dnia w kościele. Tam odnajdywanie mnóstwa różnych rzeczy, ale również tam rysunek z natury. Siedzimy i rysujemy. I każdy rysuje. I rysują rodzice, i rysują dzieci, bo tak jak już zwykle to dzielimy się tym doświadczeniem, że jeśli chcemy, żeby coś robiły dzieci, musimy to robić my. I tutaj... Dziadek po prostu siedział i rysował z nami. I to było, ja mam tak piękne przed oczami obraz jego, gdy on siedzi, jeszcze takie światło pada. Siedzi dziadek i siedzi wnuk i rysują razem. To jest nieprawdopodobne świadectwo, także to wspominam. Też strasznie fajne są zawsze wydarzenia, gdy dołączamy na przykład, gdy jeszcze chrzest może się odbyć przy okazji. I to jest taka, to już jest w ogóle wypełnienie, gdy się okazuje, że ktoś z rodziców w czasie tych przygotowań jeszcze chrzci swoje dziecko. To jest piękne, bo to jest takie dopełnienie i odniesienie do tej szaty białej, do tego wszystkiego, co ma ten liturgiczny wymiar. Ola, a czy tak już zmierzamy do końca, czy mogłabyś powiedzieć, jak to w ogóle się zaczęło? Pewnie to jest jakaś długa historia, ale jaki był taki prapoczątek tego zamysłu? Tak myślę sobie, jak teraz tak ze sobą rozmawiamy, że to chyba miało miejsce wtedy, gdy to już chyba z kilkanaście lat temu wspólnie, Marcinku, prowadziliśmy, pomagaliśmy ojcu Przemysławowi właśnie w Korbielowie prowadzić duszpasterstwo rodzin. Tylko wtedy to działało jeszcze na tej zasadzie, że ty brałeś rodziców. Tak. Z jednym z ojców. Tak. Ja brałam sama dzieciaki. Ojciec Przemek biegał między nami
I wtedy jeszcze nie mieliśmy tego poczucia, że wartość jest, gdy jesteśmy cały czas razem. Rozdzielaliśmy się, a ja miałam takie zadanie, żeby, bo to spotkania były co tydzień po każdej mszy świętej niedzielnej i wtedy pamiętam, że no, miałam takie zadanie, żeby przygotować spotkanie dla nieprzewidzianej ilości osób i dzieci, które przyjdą, zawsze było to nieprzewidziane i zawsze to było po mszy niedzielnej, więc zawsze się odnosiłam do tego, co liturgicznie się dzieje i stąd to chyba. Tak, ale to jeszcze nie były przygotowania, które byśmy nazwali przygotowaniami do pierwszej komunii. Tak. A co było takim, tak już teraz na zakończenie, takim pierwszym początkiem. Ja myślę, że ta wielka potrzeba wyjścia naprzeciw rodzinom z edukacji domowej. I pierwsze takie spotkanie, takie wydarzenie, to tak. Które było? Chyba Kraków, czy nie? To jeszcze, tak, w Krakowie jeszcze tam pomagałam troszkę. Kraków, chyba Kraków, w naszej szkole klasa Montessori tak, w Krakowie. Tak. To był taki pierwszy rok, którym też poprosiliśmy, żeby ojciec Przemek nam tam troszkę pomógł. I to była taka może punkt zapalny, a potem już wyszliśmy z tą propozycją dla naszych dzieci. Tak pytam, dzieci. Bo to cały czas stoi zdjęcie dzieci przygotowanych wtedy, które tej dziesiątki, które są już dorosłe, które wtedy były przygotowane. Tak. Ola. Czy tak na zakończenie chciałabyś coś powiedzieć? Na zakończenie, jeżeli ktoś by miał ochotę dowiedzieć się czegoś więcej, to właśnie na tej naszej stronie Baranki albo na Facebooku Baranków, który jest dość żywo prowadzony, tam bardzo serdecznie zapraszamy. Ale będzie coś napisać właśnie, na naszym portalu. Ale można inaczej chyba. Może, o, że można inaczej. Tak, że można inaczej, tak. Ale też zapraszamy naprawdę wszystkich. To jest taka, my to się śmiejemy, że to jest taka nasza rocznica komunii, ale to jest zaproszenie dla wszystkich, którzy kiedykolwiek przyjmowali Komunię Świętą w ramach tych naszych grup. Albo mają zamiar, albo w ogóle się tym interesują. Na Halę Miziową 30 maja. Na zlot baranków, na taki redyk. Ja chciałem tylko podkreślić, że ta rozmowa ma także na celu jakby pokazania, że można inaczej przygotowywać nasze dzieci, nasze rodziny w ogóle w kwestii wkroczenia w świat duchowy. I to jest jakby tak. Ducha, prawda? Czy jesteśmy tego czy innego wyznania. To jakby to takie na poważne towarzyszenie, nie scedowywanie tego na kogoś, na dzieci, tylko jakby branie na barki. I towarzyszenie jako rodzice. I że my jako rodzice naprawdę mamy w tym kluczową rolę. Tak. Także Ola, bardzo dziękujemy, że możemy tak wiele rodzin może towarzyszyć w tak ważnych momentach życia swoich dzieci. Dziękuję. Mamy fantastycznych kapłanów, którzy to prowadzą. Także jesteśmy w ogóle zdumieni z ojcem Przemkiem, z jakim to się rozwija tempem i zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby w tym brać udział. Jest to otwarte dla każdego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.